Gdy Eric Arthur Blair, znany bardziej jako George Orwell, stawiał ostatnią kropkę w książce Rok 1984, być może nawet nie przypuszczał, że za kilkadziesiąt lat tak bardzo będzie przypominać brytyjską rzeczywistość. W Wielkiej Brytanii banki zamykają konta i odmawiają otwierania rachunków obywatelom, których poglądy się im nie podobają. Tak jak w Orwellu. Myślisz inaczej niż my? Domyśl o zbrodnia. Odcinamy cię. To dzieje się na naszych oczach. Wyobraźcie sobie, że idziecie do sklepu po chleb, ale nikt nie chce wam go sprzedać. Dlaczego? Bo masz inne poglądy. Okazuje się, że zachowanie banków nie jest odosobnionym przypadkiem. W czerwcu bank Barclays został zmuszony do wypłacania ponad 20 tysięcy funtów odszkodowania chrześcijańskim grupom duszpasterskim po zamknięciu ich kont. Spytacie, dlaczego zamknięto im konta? Z powodu nacisków ze strony aktywistów LGBT. Daily Telegraph ostatnio opisał sprawę pastora Richarda Fothergilla, którego konto zostało zamknięte kilka dni po tym, jak napisał skargę na publiczne komunikaty wysyłane podczas miesiąca dumy LGBT. Pamiętacie nauczyciela matematyki ze szkoły średniej w Oksfordzie, który stracił uprawnienia do wykonywania zawodu, bo zwrócił się do uczennicy jak do kobiety, a ona akurat tego dnia uważała się za mężczyznę? A pamiętacie sprawę lekarza zatrudnionego przez brytyjskie Ministerstwo Pracy, który nie chciał mówić pani do mężczyzny z brodą i stracił pracę? Zasady funkcjonowania stają się jasne. Nie możesz mieć swoich poglądów. To my, lewicowi działacze, powiemy ci, co masz myśleć. Inaczej stracisz pracę, pieniądze, karierę i będziesz poddany ostracyzmowi. A co robi Komisja Europejska wobec Polski? Dokładnie to samo. Nie chce wypłacać nam należnych środków, bo mamy inne poglądy. Chcemy sprawiedliwych sądów, suwerennego państwa i nie chcemy u siebie imigrantów. A Komisja Europejska mówi wprost, jeżeli chcecie dostać swoje pieniądze, musicie słuchać Brukseli i robić wszystko, co wam rozkażemy. Pomyślcie o tym, kiedy następnym razem usłyszycie o kolejnych zaleceniach europejskich trybunałów czy debatę o polskiej praworządności w Parlamencie Europejskim. Niemieckie zalecenia i efekty ich polityki widać dokładnie. Kiedy popatrzymy na wschód i na zachód Europy. Na wschodzie widać płonącą Ukrainę, a na zachodzie płonące samochody, sklepy, biblioteki i przestraszonych ludzi.